Czy można żyć w odcięciu od własnej duszy? O tym, co się dzieje, gdy wysoko wrażliwy człowiek zaprzecza potrzebom duszy. Dzisiaj w filmie. Temat odcięcia od własnej duszy jakoś tak wypływa ostatnio wokół mnie. Po czym to poznać? Powiem tak, jeżeli jesteś wysoko wrażliwą osobą, nie ma szans, abyś prowadziła, czy żebyś prowadził szczęśliwe, usatysfakcjonowane, spokojne, fajne życie w odcięciu od własnej duszy. Nie ma na to szans. Z energetycznego punktu widzenia są pewne konstrukty, które można by było powiedzieć, że przejawiają się tutaj na Ziemi jako istoty bezduszne. Można by było tak powiedzieć, ale to jest grubszy temat złożony i nie będę go dzisiaj kontynuować, bo dzisiaj chciałam powiedzieć o tym, co się dzieje, gdy wysoko wrażliwy człowiek, wysoko wrażliwa osoba próbuje żyć w odcięciu od swojej duszy. Ale najpierw, skąd to się bierze? Dlaczego próbuje? Najczęściej, jak to zwykle bywa, bierze się to z jakichś dziwnych przekonań, z doświadczeń związanych z dzieciństwem, z wychowania, tak? Gdzieś w pewnym momencie najczęściej dziecko w swoim rozwoju natrafia na pewnego rodzaju opór. Albo jest to jakaś sytuacja dramatyczna, sytuacja nawet traumatyczna, albo ktoś, komu ufaliśmy, kogo kochaliśmy i kto miał takie zadanie, przynajmniej w teorii, tak, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, kochać nas i dawać nam poczucie bezpieczeństwa, w którymś momencie, jak to się mówi, i to jest piękne określenie, podciął nam skrzydła. I rzeczywiście, ja sprawdzając energetycznie różnych ludzi, nieraz odczuwam coś takiego w polu, tak jakby rzeczywiście były to ucięte skrzydła. Najczęściej za tym stoi faktycznie jakieś bardzo mocne wydarzenie i najczęściej od strony rodzica. To mogą być bardzo krytyczne słowa, to mogła być kategoryczna niezgoda na coś, co akurat w danym momencie dla tego dziecka było ważne. Chodzi o skutki, jakie to wywarło na danego człowieka. To trochę wygląda tak, jakby w pewnym momencie, jakbyś nie mogła czy nie mógł iść tą swoją drogą, tą drogą, gdzie czujesz satysfakcję, gdzie czujesz się spełniona czy spełniony, gdzie czujesz, że wzrastasz i tak jakby przestawiono ciebie, tak jak jest zwrotnica na kolei, przestawiono cię na inne tory i w ogóle jedziesz nie swoją trasą. Jedziesz nie swoją trasą, wieziesz ludzi albo spotykasz ludzi, którzy jakoś do ciebie nie pasują, denerwują cię, źle na ciebie działają, wywołują w tobie różne najgorsze odczucia albo najgorsze zachowania. Czasem tak jest, że sami się dziwimy, że jak to jest, że przy danej osobie jesteśmy na przykład tacy nerwowi albo tacy nieznośni, gdzie znamy siebie, wiemy, że na co dzień tacy jednak nie jesteśmy. Tylko że jeżeli taka sytuacja, kontakt z tą osobą trwa latami, to już nie wiemy, jacy jesteśmy, bo zaczynamy się w tym wszystkim po prostu gubić. To właśnie wygląda tak, jakbyśmy zaczynali jechać nie swoim torem, żyć nie swoim życiem, w takim sensie, że nie realizować tego, co daje nam poczucie wzrostu, poczucie spełnienia. Bo wiecie, teorii tych takich bardziej lub mniej ezoterycznych jest bardzo wiele. Czy ta dusza ma kontrakty, czy my się z kimś na coś umawiamy, czy jest wolna wola, czy nie ma wolnej woli. Tego jest mnóstwo i ja w to nie będę naprawdę teraz wchodzić, bo ty tutaj na Ziemi masz po prostu doświadczać. Doświadczać tak, żebyś cały czas wzrastał bądź wzrastała, żeby nie ustawać w rozwoju. W momencie, kiedy się przestajesz rozwijać, gnuśniejesz, to chyba takie określenie, jakie mi przyszło najszybciej do głowy. I wiecie, chociaż temat jest poważny, a ja się śmieję, bo uważam, że
Naprawdę za dużo mamy rzeczy przedstawianych w sposób taki straszny i poważny, a nie o to chodzi. Właśnie droga, na którą wstępujesz znowu, by być blisko swojej duszy, jest drogą fajną, jest drogą przesyconą radością, momentami zabawy, momentami beztroski. Czy nie ma tam smutnych doświadczeń? Oczywiście, że są. Są momenty, kiedy jesteś zła, wściekły, kiedy coś się nie udaje, kiedy się frustrujesz, ale to nieważne. Bo cały czas masz odczucie, że idziesz do czegoś, że się rozwijasz, że wzrastasz. A w momencie, kiedy jesteś odcięty czy odcięta od swojej duszy, znaczy to nigdy nie jest tak, że ta dusza jest całkiem odcięta, tak? Nie w przypadku wysoko wrażliwych osób, ale to jest tak, że tak jakby sprawiało na wrażenie, że jest bardzo daleko i ten konstrukt, jaki ci jest narzucany przez społeczeństwo, albo jaki sobie sama narzucasz, bo chcesz spełnić swoje jakieś wydumane oczekiwania, albo jeszcze lepiej cudze oczekiwania, sprawia, że nakładasz sobie takie nakładki, takie warstwy, takie maski. Teraz takie słowo, słuchajcie, nie na czasie, albo na czasie. Nakładasz na siebie takie różne warstwy. I po jakimś czasie nie jesteś już pewna, co jest twoje, a co nie jest twoje, bo to sedno, ten środek jest bardzo, bardzo głęboko i pozwalasz, by umysł tobą sterował, a nie serce. A umysł, jak już kiedyś mówiłam w którymś filmie, można bardzo łatwo przeprogramować, zaprogramować. Umysłem po prostu rewelacyjnie się steruje, co obserwujemy od nie wiem ilu już dziesiątek, czy może nawet setek lat, tak? W momencie, kiedy idziesz do źródła, to tam wiesz wszystko. Wiesz, co masz robić. Wiesz, co ci nie służy. Wiesz, co jest dla ciebie dobre. Ale to jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy umiesz tam zejść. Do serca. I teraz z przykrością stwierdzam, jeżeli żyjesz w oderwaniu, tak powiedzmy, po prostu bardzo daleko od swojej duszy, od swojej ścieżki, realizujesz inną drogę życiową, to ty już możesz nawet nie wiedzieć, jak tam zejść. Już możesz nie pamiętać. To znaczy, ja uważam, że gdzieś głęboko i tak wiesz, jak tam zejść, ale wtedy bardzo często potrzebny jest właśnie przewodnik, który. To jest to, co ja na przykład robię, który mówi w pewnym momencie: nie, to jest z umysłu, co jest pod tym, co jest głębiej, co jest, jeśli nie ma lęku. Ludzie oderwani od swojej duszy, ludzie wysoko wrażliwi, do mnie najczęściej trafiają właśnie w momencie, kiedy ta praca no jest albo nie jest, a taka satysfakcjonująca prawie wcale jest, tak? Albo są trudni ludzie wokół, toksyczni, tak się o tym mówi. Albo związek się sypie, albo coś jest nie tak w tym związku. Bardzo często kobiety używają takiego sformułowania: utknęłam, nie rozwijamy się w tym związku. I przenosi to własne nieszczęście na tego mężczyznę. No a to niekoniecznie jest jego kwestia, że on coś robi albo czegoś nie robi, ale to może w jakimś innym filmie, bo to bardziej dotyczy relacji. Jeżeli chodzi o połączenie z duszą, wiedz, że jako wysoko wrażliwy człowiek masz szczególne, tak jakby, wyposażenie ziemskie do tego, żeby łączyć się ze swoją duszą, żeby iść z nią w parze, żeby realizować to, co dla ciebie tutaj teraz jest najlepsze, to, co ci przeszkadza, to programy umysłu, to schematy, to sztuczna wiara w to, że to, co uważasz, że gdzieś masz jakieś braki, że wypełni ci to ktoś inny, ktoś z zewnątrz. To są tylko iluzje. Niestety, takie oderwanie od duszy skutkuje kiepskimi relacjami, kiepską pracą, chorobami, bardzo często to jest depresja bądź stany depresyjne. Jeżeli do tej pory nie czułaś czy nie czułeś, że żyjesz w zgodzie ze sobą, to jest naprawdę ten moment, żeby zawijać się z tego życia, które nie jest twoje i zacząć żyć po swojemu. Czasem można nie wiedzieć, jak zacząć. I czasem wtedy trzeba zacząć od tego, żeby przestać robić to, co ci nie służy. Wysoko wrażliwy człowiek jest stworzony do tego, żeby działać w zgodzie ze swoją duszą, bo on tylko wtedy jest w stanie wykorzystać
całe swoje albo prawie całe swoje możliwości tutaj na Ziemi. Ten swój pakiet cech, talentów i umiejętności, z jakimi przychodzi. Tylko wtedy możesz się wyuczyć jakiegoś zawodu, możesz mieć same piątki na roku, możesz być mega specjalistą w jakimś mega korpo. Ale co z tego, kiedy będziesz mieć cały czas wrażenie, że nie wnosisz niczego wartościowego do świata, bo robisz to, co nie jest dla ciebie. Robisz to, co gdzieś kiedyś ci powiedział, że może będzie dla ciebie najlepsze. A wszystkie odpowiedzi są w tobie, tylko potrzebujesz im zaufać. Potrzebujesz zaufać temu, co jest tutaj, głęboko w sercu.